Witam pięknie, wróciłam do domu, nie mówię nikomu, tylko wam, tylko wy wiecie, bo wróciłam pierwsza, jestem pierwsza, jestem sama, wolna chata, no, witam wszystkich nowych, bo troszkę tu nas ostatnio parę osób przybyło, to witam was gorąco. I co? I poszła Rzech do sklepu. Poszła do sklepu Rzech. No, kupiłam sobie wodę, bo już wczoraj, w sumie od przedwczoraj byłam bez wody. No i w pośpiechu wzięłam niegazowaną, a chciałam tak bumbelków w końcu. Dopiero się skapnęłam, jak się napiłam. Ale widzicie, widzicie. No bo stwierdziłam tak, wrócę. Nie wiadomo, o której mężu wróci. A gdzie ja mam paragon? Zgubiłam paragon. Ale 52 zł wydałam. Czekajcie sekundkę. Przecież ja do telefonu wsadziłam, żeby nie zgubić. I zgubiłam. No, bo sobie tak pomyślałam, zanim ja wrócę, znaczy zanim wrócę, zanim mężu wróci. Coś mnie tu swędzi, coś mnie udziabało. Zanim się wybierzemy, a jak ja wrócę do domu, jak ja się przebiorę, jak już wiecie, to ja już sobie wszystko porobię. Więc weszłam i tacham te klamoty. No, 52-57, dobrze powiedziałam. I wzięłam tak, 4 kajzereczki, 2 z dynią dla córeczki. Kajzereczki wiadomo dla kogo. Wzięłam im, żeby mieli na rano, wzięłam śmietankę. Wzięłam kurczaka w galarecie, który był bardzo tanio, bo po 18,90. Więc wzięłam 30 deko i 5,86. Dobry interes. Się bałam trochę, że mi się rozpuści, bo jest tak gorąco. Pokazuje niby, no, kurczak taki, nie, w galarecie. Ale pachnie, zeżrę se. Naczoskowany, mój ulubiony, jakby to Boczek powiedział. Drodzy lodówy. No, trochę się bałam, że mi się rozpuści. Bo pokazuje 22 stopnie, że jest. A normalnie tu potylicę najpierw szłam w stronę słońca. Szłam w stronę słońca. To tak mi normalnie gębę przypaliło, jakby mnie ktoś przypalał żelazkiem. A teraz jak już szłam w drugą stronę, że słońce od tyłu miałam, to tak mi tu potylicę zagrzało i plecy. Normalnie parzy jak ogniem. To ja nie wiem. Oczywiście, albo byłam w Stokrotce. Te pyszne rosołki. No ale już nie były promocji. I kosztowały 7,19. No ale są smaczne, nie są chemiczne, więc wzięłam. Fasolę wzięłam czerwoną. Zaraz wszystko powiem. A może wy już wiecie, się domyślacie po śniadanku. Na śniadanku był tak, makaron, ten resztka bezglutenowego,
skroiłam dwa ostatnie kabanosy, ogórka kiszonego, kapeczkę cebulki, łyżka majonezu, też zresztą końcówka, bo wyrzuciłam słoik. No, buraczki proszę ja was, wiórki. Dla kocików wzięłam tylko jeden czteropak, bo nic tam nie było takiego, a czteropak był po dychu i to był najtańszy. I ziemniaczki. I ziemniaczki mamy. Bo taki plan jest. Ja mam tą kapustę jeszcze z Lidla, niezużytą. Więc znowu zrobię. Tak mnie wziął znowu na barszczyk ukraiński, bo chciałam koniecznie jakąś zupę. Wczoraj narobiłam tych kotletów. I wchodzę do sklepu. Jezu, jak mi teraz nos swędzi. Najpierw ręka, teraz nos. No. Że wezmę mrożonkę i... No ale tak mówię. Ziemniaki i tak są potrzebne. Znaczy mrożonkę w sensie barszczu. I po prostu dokroję tamtą kapustę i już, nie? No ale wyszło jak wyszło, bo ziemniaki tak potrzebne do kotletów raczej by były. Więc już wzięłam ten słoik buraków, tą puszkę. No i nie pytajcie, gdzie mam ręce przy kostkach. No, a tu są opanierowane, nie wiem ile tu jest, 12. Więc im starczy. Bo tak, Ania przechodzi na catering, no, się wkurzyłam po prostu, znaczy ja już to, znaczy planowałam, czy ja to planowałam, myślałam o tym długo, już dawno, bardzo dawno. Ale sobie myślę, po co, na co to komu potrzebne i tak dalej. Później okazało się, że w pracy parę osób ma i sobie bardzo chwalą oszczędność czasu, pieniędzy mimo wszystko i tak dalej, i tak dalej. Więc zaczęła Ania z jakieś 2 tygodnie temu szukać, jaki sobie wziąć. Oczywiście chciałam pod siebie, pod moją insulinooporność, wiecie, tak dalej, tak dalej. Mimo, że ja mam dietę ułożoną przez dietetyka, ale to było 3 lata temu, byłam u dietetyka, właśnie pod te moje tamte schorzenia. No ale długo na niej nie wytrwałam, bo nie wiem, ile na niej byłam. Z 4 miesiące, bo wiecie, w kółko było to samo. I bym musiała iść znowu, nie? I bulić tam, nie wiem, 250 czy ileś za nową dietę. No i zrezygnowałam, no. Tam dużo czynników na to wpłynęło po prostu i zrezygnowałam. No ostatnio też kupywałam, nie? Że będę się zdrowiej odżywiać i w ogóle. No ale też to za długo nie potrwało. Chociaż nie wróciłam jeszcze całkiem do trybu złego jedzenia. No ale wiecie, człowiek tak podżera. Chcę po prostu sprawdzić. Po pierwsze z ciekawości, po drugie, no z ciekawości najbardziej. Czy ja na tym wytrwam? Wziąłem sobie dietę 5-posiłkową, będzie 5 posiłków na 1800 kalorii. Niskie IG, czyli indeks glikemiczny, bez glutenu, bez laktozy, czyli tak jak powinnam jeść. Chcę zobaczyć w ogóle, czy ja się będę lepiej po tym czuła, jak będę tak jadła, czy co. No przede wszystkim ciekawość. Dlatego wczoraj narobiłam te kotlety z tych polędwiczek. Dzisiaj zrobię gar zupy, bo jeszcze dzisiaj zjem, bo jutro mam dostać pierwszą paczkę. Mam nadzieję, że nikt mi tu jej nie zwinie spod drzwi. No.
i se będą musiały moje dzieci same radzić, no, bo co? Jak ja będę miała wszystkie posiłki, no to co ja będę stać przy garach, nie? Niech se wracają z pracy, niech se gotują. Taka wredna wredota. No, ja nie wiem, czy ja jutro zdążę wam pokazać śniadania. No, bo mówię, jutro mam dostać pierwszy... jakby pierwszą paczkę tego jedzonka. To ja wam powiem, co ma być. Dobrze. Tylko czy ja tu... No mam tu w mailu, bo już patrzyłam. O! I mówię, to nie jest żadna współpraca, nic. Ja kupiłam z własnych pieniędzy. Wykupiłam sobie najpierw na 11 dni, aż albo tylko. Mogłam wziąć najpierw na 3, nie? Tylko, że ją kupiłam przedwczoraj. Tak, że dopiero po 2 dniach, na 3 dzień jakby dostanę pierwszy posiłek. No, a jest napisane, że mają wozić od 1.30 do 7.30. Więc jak ja mam na rano i wychodzę o 6, mam nadzieję, że już będzie wisiało. Bo bym sobie z chęcią wzięła do pracy śniadanie, bo na jutro sobie żadnego śniadania po prostu nie ogarnęłam, nie? Nie wiem, będę coś najwyżej rano kombinować, jak nie będzie. Może dopiero będzie, jak wrócę. Ale jakby było i bym wzięła, to wam powiem, co jutro ma być. Jutro ma być na śniadanie tak. Oczywiście ja wzięłam opcję, bo w każdej, no z tych, co ja, Jezus, ja chyba z 50 tych różnych cateringów przejrzałam, te diety, to wszystko, bo też patrzyłam, wiecie, żeby z torbami nie pójść, żeby kredytu nie zaciągać. No, bo niektóre to tyle kosztują, że masakra po prostu. I co? No i żeby mi jedzeniowo pasowało, nie? Wiecie, o co chodzi. Także długo szukam, długo się nad tym zastanawiałam. Jest to bardzo przemyślane. Tylko jestem ciekawa, jak to zadziała. No. I wzięłam, no bo zaczęłam i zaczęłam co inne, jak zwykle, przepraszam. Są do wyboru opcje, że z wyborem posiłku, czyli mamy tam 3 czy 5 różnych dań głównych, śniadań, czegoś tam i sobie możemy dzień wcześniej, tak myślę, wybrać po prostu, czy 2 dni wcześniej, bo tu dieta jest chyba 5 dni do przodu pokazana. Nie wiem, może coś bredzę, pierwszy raz biorę, nie znam się, może ktoś jest weteranem w braniu takich diet gotowych. No i co? No jutro, no, ja wzięłam tą opcję bez wyboru, po prostu to, co mi dadzą, to będę jadła. Najtańszą opcję wzięłam, najtańszą. No jutro na śniadanko ma być, moi kochani, pieczywo z paprykowym twarożkiem i świeżymi warzywami, więc brzmi smacznie. Bo takie śniadanko też biorę, na drugie ma być pieczywo z paprykowym... Nie, to samo, czy tam to samo? Nie. Na drugie śniadanie sałatka z burakiem, fetą i orzechami włoskimi. Też brzmi smacznie. Tylko czy smaczne będzie, to się okaże. No. Na obiadek to już będę w domu chyba. To wam obiadek już w domku pokażę. No i przez najbliższe 11 dni będziemy po prostu patrzeć, czy to się opłaca, czy to się nie opłaca. Może, a może nie. Od razu wyprzedzę wasze pytania, po ile?
No ja znalazłam, najpierw szukam takie, co które mają kod zniżkowy. No to oczywiste, żeby, wiecie, bo taka dieta tania nie jest, no dla mnie przynajmniej, na mój portfel. Więc szukałam ze zniżkami jakiś tam. I już sobie tam parę dni temu znalazłam. No ale jak przyszło, jak już zdecydowałam, że kupuję, się okazało, że kod przepadł, już nie działa. No i no. A ja sobie wzięłam z firmy. No nie wiem, czy tak reklamę za darmo robić. Może niedobra. Gastro Monkey. Monkey. O. Widzicie? Czy nie widzicie? O, teraz coś widać. Z takiego czegoś, jak już mówiłam, dieta niski indeks kaloryczny, 1800 kalorii, 5 posiłków. Ja za 11 dni brałam sobie z weekendami, ciągiem po prostu sobie wzięłam. Zapłaciłam za to 538,23. Więc sobie przeliczyć proszę. To wychodzi 50 zł na dzień, czy niecałe. Za 5 posiłków różnych. Czekaj, ta, bo mi się coś tu pofandzoliło. Bo to już jest po zniżce, a przed zniżką ile było? Kod zamówienia. Koszt zamówienia, kod zamówienia. A, dostałam też 1500 punktów. Do skarbonki, które będę sobie mogła wymieniać na przyobiady, czy coś tam, czy coś tam, nie? Tylko nie wiem jeszcze, jak to działa, jeszcze tego nie ogarnęłam. Zobaczymy, czy w ogóle te 11 dni to ja dam radę, nie? Widzicie, tak się przewraca pod kopułą, tak się przewraca. Diety się zachciało. Po prostu zamierzam się tylko trzymać tych posiłków. Ewentualnie coś do picia sobie kupić. I tyle. Tak zamierzam, no ale jak wyjdzie, to wyjdzie w praniu. Potwierdzenie. Założenie, zamówienie. Chcę wam powiedzieć, ile to wyszło przed zniżką. A, przed zniżką wychodziło 69,90 za dzień, czyli za te 11 dni 768,90. No to już bardzo dużo, jak dla mnie, bardzo dużo. A wpisując kod, był kod do tego prosto, słowo prosto, kod zniżkowy. Nie wiem, czy nadal działa, nie wiem. No i po zniżce było 538,23, więc różnica duża. No i te 538,23 podzielcie sobie na 11, jak to wychodzi za jeden dzień wtedy. Ale dostaję tak, gotowe posiłki na cały dzień. Nie muszę stać przy garach, nie muszę robić zakupów. Nie mam też gdzie tego podgrzać, bo nie mam mikroweli. No ale to jakoś damy radę na patelni czy coś, nie? To już nie ma. Nie ma z tym problemu, jakby coś było do podgrzania.
się coś wykombinuje. No i takie sobie coś ogarnęłam, nie? No, zobaczymy. Jestem podekscytowana. Oby było dobre. Bo jak się będę 11 dni męczyć z czymś niedobrym, to naprawdę. Dobra, moi mili państwo. Już wszystko wiecie, co mieliście wiedzieć. Robię łyczka. Wody niegazowanej. Wolę gazowaną, naprawdę. Ten gaz dodaje smaczku, takiej pikantności. No ale się machłam i widzicie, bo musiałam lecieć na autobus. Idę się przebierać, bo nie będę buraków w białej bluzce ogarniać. Wstawiam zupkę. Barszczyk. W sumie mam tylko do pokrojenia ziemniaczki i... Aha, włoszczyznę też mam. Znalazłam taką resztkę, więc nam styknie. Mamy to, mamy wsio, robimy. No, żebym się już przebrała w moją seksowną koszulę. Garnek z wodą już nastawiłam. Łotu. Robię barszczyk, głodna jestem, ale jeszcze dzisiaj pożre barszczyku. Ktoś idzie. Co jest? A dzień dobry? Takiego. Widzicie, kultura. Dobry. No, kultura. Chłop ze wsi, to co to wymagać? Dobra, wrzucę 4 na razie. Bo już wspominałam, że one są pyszne i w ogóle. Tylko mają wadę, że się bardzo długo rozpuszczają. Robię barszczyk. Bo wiesz, nie? Że będziesz gotował. Wrzucę tą resztkę, tu jest... No, takie manieństwo. I widzicie, się ludziom w dupie przewraca. No i znowu nie pójdę na dwór, bo zanim zrobię tą zupę, zanim co, to... A daj tam i żyć. No ale już 2 dni w tą czy w tą, to wiecie. Fasoli w tym roku nie będzie chyba, bo już wszędzie wszyscy mają takie krzaki, a ja jeszcze nie posadziłam. Ciągle mam coś na przeszkodzie. No, liścia laurowego, oczywiście. Gdzieś tu jeszcze miałam zielucha bielskiego. Gdzie? O, lubczyk mam, to też dam. Szybko żeś wrócił. Nie, szybko. Się nie spodziewałam o tej porze z ciebie. Wczoraj później. No, cyk. Cyku. I co, bierzemy sobie ziemniaczki. Najpierw. Widzicie, takie życie. Ale może teraz będę miała więcej czasu przez to wszystko. Tak gorąco jest, jak nie wiem. Myślałam, że mi czachę spali.
też poszłam do sklepu, bo ja mówię... Byłeś? No byłam, no przytachałam, no. Czekać na ciebie to wiesz. Nie opłaca się. Czasem. No. A tak było fajnie. Wrócił. Strudzony wędrowiec. No, dlatego ja wam mówię, nie? To niby wszystko szybko. A jak przychodzi co do czego, to lipa. Ja głodna jestem. No ale zupka szybko. No szybko. Wszystko szybko. Czekajcie, mamy 3 ziemniaczki. Damy 4 ziemniaczki. Nie wiem, albo jutro pójdziemy na wieczór, albo w sobotę. Bo mnie się już nie chcę. No. A w pracy dużo pracy. Dużo pracy. Człowiek wymęczony. Ała! No, najpierw rzucimy ziemniaczki. Niech się już gotują. Elegancko. Tak myślę, czy to pranie ściągnąć. A wiecie, że ja wczoraj wieszałam pranie w deszczu? No. Jak wstawiłam, było słońce, a później jak się zachmurzyło, jak zaczęło padać. Znaczy w deszczu, w mżawce, mżawka była. Ale tak pomyślałam, że w końcu przestanie, no i już wyschło. Na pewno, tylko teraz... Iść po te pranie, czy nie iść? Bo jak pójdę po pranie, no to trzeba będzie je złożyć. I to później pójdzie. No tak. Kurde, nie wiem, na którą Wiktoria poszła. Nie mam pojęcia. A, bo do mnie dzwoniło dziecku. Czy ona wczoraj dostała? O, że dostała jakiś pyszny domowy soczek malinowy. Teraz mi się przypomniało i tu stoi. Więc sobie nie odmówię herbatki z nim. Bo co, bo tylko zimą można? Nie wiem. Kurde, bo już się zaczyna gotować. A ja jeszcze nie obrałam.
tym wie, znaczy nie pokroiłam. No właśnie mówię, że w tym roku to ten ogród to taka lipa jakaś jest. Nawet nie ma kiedyś porobić do porządku. Pół z tego co jest, to już jakieś robaki zjadły. Mrówki, turkucie, ślimoki. Się odechciewa się. No ale co? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Dobra. Ziemniaki pokrojone. Wrzucamy pyk. Kroimy kapustę. Pyk. No. A ostatnio w Lidlu, tak? Był ten kasjer taki? Wstrętny. A dzisiaj w Stokrotce też taki był. Rzucał wszystkim, stał jakiś taki nafuchany. Ja nie wiem. Po prostu to ja nie wiem, jak to ma funkcjonować. Ani dzień dobry, ani nic już. A tą kasę to tak nabijał, że myślałam, że mu przez ten palec przejdzie przez ten ekran, tak stukał. Chyba za karę tam stał. No ale ja w sklepie robiłam tyle lat na kasie i nie na kasie, więc też miałam gorsze dni. No ale raczej jak klient mi nic nie zrobił, ani nic złego nie powiedział, to nie była mnie miło. A co widzicie? Dobra, jak do kapusty tak byle jak robię, to nie ma w sumie jakiegoś tam dla mnie znaczenia, jak ona będzie. Na ciebie chyba też, nie? Dobra, tym razem całą skroiłam. Oby nie wyszedł bigos. Bo na razie to bigosówka wyszła. Ale dolejem wody będzie ok. Dobra, to ja to przykrywam, czekam aż ziemniaczki zmiękną i będziemy dodawać resztę. No i zupku gotowe. Już resztę dałam. No. No. Jak ziemniaczki były miękkie, a dałam jeszcze lubczyku, dałam jeszcze, miałam resztę tej, czego? Co ja miałam? Pietruszki suszonej, tak dosyć sporo. No i buraki i fasole dałam. No. Coś te buraki dziwny kolor mają, to ja nie wiem. Taki jakiś. Dziwny. Zupę jesz? No. No to nakładamy.
Chyba mnie głowa boli. Ze śmietaną? No i taki wyszedł barszczyk. Idziemy jeść. No to już zgasimy. Kuźwa, łyżka uciekła. No jeszcze kleksunia śmietanki. I proszę bardzo. Żem naleła. Że ho ho. No to my idziemy jeść. Widzimy się jutro. Pa!